Dzień dobry, kolejna sobota i wszystko wskazuje na to, że idzie odwilż. Rano nieprzyjemna pogoda, ale chociaż na kilka godzin zajechać trzeba. Dzisiaj wiatr i w zasadzie przez ten wiatr co godzinę można powiedzieć, że inna pogoda. Raz są ciemne chmury i gdzieś tam kilka minut poprusze śnieg, raz kilka minut jest jak teraz na przykład słoneczko, więc tak nie wiadomo co i jak dzisiaj. Jest też temperatura już na plusie, słychać chyba jak ten śnieg skrzypi. Patrzyłem na ten moment, jest 1 stopień, no a podobno od jutra ma być już tak po 3-4 stopnie. No końcówka stycznia, na wiosnę za wcześnie, no ale odwilż pewnie będzie. Zmieni się pogoda przez ten wiatr, który jest dzisiaj. Jak długo się utrzyma? Nie wiem, zobaczymy. Słoneczko pewnie zaraz zajdzie, więc ja oczywiście rozpoczynam od napalenia w piecu. Pod kuchnią już elegancko rozpalone. Super szybko pociągnęło i bardzo się cieszę, więc można pomału pozamykać drzwiczki, lekko też schować szyber, żeby to ciepło po prostu zostawało tu w piecu, a nie uciekało od razu w komin. Przyniosłem też sobie zapas drewna, takie bardziej cienkie, plus kora na rozpałkę, no i takie do podkładania w międzyczasie. Skoro tu się pali, to idziemy na dwór na mały rekonesans. Oj, wieje, wieje i to coraz mocniej, no i tak też miało być, im bliżej popołudnia, tym teoretycznie ten wiatr i ta pogoda miała się bardziej zmieniać. No ja szczerze mówiąc, jeszcze wczoraj miałem nadzieję, że sobie dzisiaj na dworze zrobię to, co zacząłem tydzień temu, czyli poobcinam te stare jabłonki i mniej więcej pooglądałem trochę filmików, jak to robić, no ale wszędzie było też powiedziane, żeby to robić przy słonecznej pogodzie, no i suchej pogodzie, tak żeby po prostu po obcięciu takie miejsca jak to stare, czy to, co obcinałem tydzień temu, miało szansę po prostu się spokojnie zabliźnić. A tu raz, że wiatr i to zimno jest tak naprawdę mocno potęgowane. W zasadzie 1 stopień na plusie, no ale ten wiatr powoduje, że jest odczuwalna i zdecydowanie gorsza. Ja tych drzewek troszeczkę tutaj mam do poobcinania, no ale nie będę dzisiaj tego robił. Trudno. Jeszcze zimy trochę jest, cały luty, początek marca, więc mam nadzieję, że uda mi się to zrobić kiedy indziej. Także plany lubią zmiany. Wczoraj w Warszawie był w dzień spory, po południu w zasadzie, taki spory śnieg, ale też co chwilę przestawał, zaczynał, przestawał i zaczynał. No i dzisiaj się spodziewam, że ta pogoda może być podobna. Także chwilę po prostu dookoła się pokręcić, tak jak ten wiatr jeszcze na to pozwoli, a jak zmarznę, to już jednak do pomieszczenia i tam jakaś drobnica, bo dzisiaj żadnej konkretnej roboty na te 2-3 godzinki nie zamierzam rozpoczynać. Teraz jak ta temperatura raz na plusie, potem w nocy na minusie, to tworzy się takie lodowisko i mało tu orła przed chwilą nie wywinąłem, więc lekko łopatą odkułem ten śnieg. No i droga na osiedliska teraz jest w zasadzie taka śliska. Od początku zimy jest śliska, bo ani razu nie była dobrze odśnieżona, a posypana solą to już w ogóle. Zakręty trzeba bardzo ostrożnie. No dalej nawierzchnia jest też taka, powiedzmy, zasypana zbitym śniegiem i ubitym śniegiem i śliska. No a po droga już bezpośrednio dojazdowa do siedliska, no to wiadomo, że w śniegu. Jak przyjdzie ta odwilż, pewnie to wszystko będzie się zamieniało w błoto, więc do siedliska będzie trudno dojechać, no ale przynajmniej ten odcinek, gdzie jest asfalt, może będzie lepszy. Tu już nawet po moich pierwszych śladach widać, że ten śnieg zaczyna od spodu podchodzić wodą, więc wszystko to będzie topniało. Wariaczko się kręci dookoła, no i szuka tutaj wszystkiego, no bo tak naprawdę mimo to, że siedlisko stoi teoretycznie puste, no to po nocach, a nawet i w dzień sporo ma odwiedzających. A to czasami na kamerce nagra się jakiś ptaszek, to chyba sroka, a to w nocy jakaś kuna, tak mi się przynajmniej wydaje, malutka. No ostatnio też zwiedzał podwórko zajączek, który tak się rozglądał, potem sobie pomalutku pokicał dalej, a nad ranem, no to potrafią tu nawet gdzieś w zasadzie pod budynki podejść za ręki, niczego nieświadome.
Fajna jest ta okolica siedliska i za to bardzo ją lubię. No, przyroda jest tutaj fajna, no i przede wszystkim to powietrze, którego w Warszawie czy w innych dużych miastach po prostu strasznie brakuje. Odnośnie dużych miast to pojawia się też coraz więcej informacji odnośnie zakazu palenia w piecach, nawet w niektórych miastach w najbliższych latach po prostu palenia drewnem. No, ale czy może być coś fajniejszego niż po prostu taki żywy, cieplutki płomień? Szczerze mówiąc, nie wiem. Jak tu przyjeżdżam, bardzo lubię na ten ogień się popatrzeć, pogrzać się od niego. No i myślę, że jeżeli będzie ten zakaz coraz szerszy, to naprawdę będzie takiego ognia brakowało coraz bardziej. Na wsiach pewnie aż tak bardzo odczuwalne to nie będzie, bo jednak tych domów jest mniej. Każdy ma przecież, prawie każdy, też jakiś las, z którego chcę korzystać, więc mam przynajmniej nadzieję, że nikomu takie durnoty do głowy nie przyjdą, żeby i na wsiach zakazywać palić w piecach, bo to naprawdę jest przyjemne. Nawet takie drzwiczki już grzeją, nie mówiąc o tym, jakie tu fajne ciepełko unosi się u góry. No a jeżeli nagrzewa się taki piec, to przecież też kilka ładnych godzin potem ciepła w pomieszczeniu zostaje. Zrobiła się 15:30, wiaterek troszeczkę jest mniejszy, ale już z dodatniej temperatury robi się ujemna. Jak widać, wcześniej te sopelki kapały, było ich zdecydowanie mniej, a teraz po prostu narosły, no bo i minus. Patrzyłem przed chwilą, jest minus 2, no wiaterek mniejszy, no ale przez to minusową temperaturę, no cały czas jest po prostu nieprzyjemnie. Nawet wariaczko, który wcześniej sobie troszeczkę biegał, to już jakieś z pół godzinki po prostu siedzi w tej budzie, bo jednak tu cieplo i przyjemnie. Folię ma jakoś tak na boki rozciągniętą, no ale czasami on tak ma, że wystawia nosek albo tą folię sobie po prostu ściąga. Na dworze za dużo ja się nie kręciłem, raczej robiłem jakieś drobiazgi w pomieszczeniu. No chciałem też spuścić troszeczkę wody i tą pompę, żeby nabrało się świeżej wody, bo ja już jakieś, nie wiem, kilka dobrych tygodni nie było tak, żeby ta pompa zaczęła pracować, więc chciałem, żeby tak naprawdę w pełni ta woda się przelała. No jak już byłem w piwnicy, no to też zobaczyłem, jak ta pompa pracuje. Przy okazji tego trafiły się cukinie, o których zapomniałem, to wyrzuciłem. No troszeczkę też poprzebierałem warzywka, bo jeszcze mam tego sporo. No a potem było jakieś takie drobne sprzątanie tu w pomieszczeniu, bo już miałem też ogromny chaos. No i teraz pewnie jakieś pół godzinki i będzie robił się wieczór. Ja mam jeszcze jedną rzecz do zrobienia, ale to może za chwilę. Jeszcze te 10 minut, póki nie ma ciemno i trochę mniejszy wiatr, przejdę się jakiś mały spacerek dookoła, chociaż 10 minut. Mam nadzieję, że to widać, bo tak troszeczkę z daleka, ale znowu pasą się białe dupki. Ile tych saren jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć albo siedem. Trudno w tej chwili dojrzeć, bo są tam gdzieś koło siebie. Mam nadzieję, że wariaczko ich nie wyczai tak od razu, bo inaczej będzie znowu gonitwa, więc ja jednak idę w drugą stronę. On powinien polecieć za mną i może tych saren nie wypłoszyć tym razem. Zaraz zobaczymy. No, saranki lubią sobie tu krążyć, no bo przecież ta przestrzeń jest tak fajna i otwarta, lasy dookoła, więc od czasu do czasu sarenka też musi przejść się na spacer i przewietrzyć. A na takiej otwartej przestrzeni, no jakieś resztki z pól, jakieś takie drobiazgi też przecież sobie podjadają. Wrócił i myśliwy. Co prawda sarny nie upolował, oczywiście żartuję, ale znalazł jakąś wcześniejszą kostkę, którą gdzieś tam mu dałem. No z tymi kostkami też w sumie do końca nie wiadomo, no ale podobno takie duże kości, niegotowane, to jednak pieski mogą jeść, więc on taką dostał. Niech się bawi, nie gryzie, a ja chyba już uciekam do pomieszczenia, bo ten wiaterek znowu dokucza i te 15 minut na dworze, a zmarzłem. Także teraz jakaś herbatka, coś w końcu zjeść, no i ostatnią rzecz na dzisiaj jeszcze zrobić. Herbata zrobiona, jak widać kiełbasa też już się grzeje, zostawiłem taki fajny żar, trochę będzie tym razem jak na grillu, można by powiedzieć, bo takie węgielki żarzące się pod spodem, niech ona tak z 10-15 minut standardowo sobie na tym żarze podochodzi, fajnie się zagrzeje, zaciepli.
A ja rzecz, którą mam jeszcze dzisiaj do zrobienia, to co rozbebrałem ostatnio, czyli złożyć silnik do kosy. Kupiłem sobie zestaw naprawczy, cena 30 zł, coś koło tego. W sumie link pewnie standardowo macie w opisie, więc za te 30 zł to myślę, że tą kosę, jaka by nie była, warto jeszcze raz naprawić. Zestaw jest kompletny, są nawet uszczelki nowe, więc to fajnie. Rozmiary też identyczne jak miałem wcześniej, no ale z już montowaniem tego silnika, składaniem go, zanudzał Was nie będę. W tamtym roku nagrałem pod to dedykowany filmik, także teraz sobie na spokojnie zjem, no i potem będę pomalutku to składał. Ten dzisiejszy odcinek to taki w sumie gadułkowanie, nic poza tym. No jakieś pierdółki robię, jakieś drobnice, nic w zasadzie większego. Nawet nie wiem, czy zmontuję z tego jakiś odcinek. No ale jeżeli to oglądacie, to znaczy, że jednak jakiś materiał nagrać się udało. Dobra, jem i za chwilę składanie kosy. I oczywiście za łatwo być nie może. Bardzo sprawnie mi poszło założenie tak naprawdę tłoka i cylindra. I tak z ciekawości, jak już mam umiejscowiony, no próbowałem przekręcić, czy tam się wszystko ładnie porusza. No i niestety jest taki moment, w którym po prostu przy ciągnięciu za szarpak się zacina. Więc coś jest nie tak, nie w samym miejscu, gdzie wymieniałem, ale gdzieś podejrzewam, też indziej się coś schrzaniło. Co? Nie wiem. Mam nadzieję, że uda mi się zaraz ogarnąć, no ale z małej roboty zrobiła się niestety duża. Niestety ściągnąłem jeszcze raz tłok i cylinder i co się okazało, że tu do środka powpadało sporo takich kawałków metalu, które blokowały po prostu pełen obrót dookoła. To są kawałki z tłoka i teraz nie wiem, czy mi się one ukruszyły, jak wybijałem młotkiem ten tłok, czy wcześniej wpadły. Jakby nie było. Mam nadzieję, że teraz jak już założę, to pociągnięcie szarpakiem będzie jednak płynne. Cylinder przykręcony, więc posłuchajmy, jak to pracuje. Jest elegancko, leciutko. Więc coś z tego będzie. Ale oczywiście, żeby za łatwo nie było, to przy tym nowym zestawie naprawczym pękła mi ta okrągła, nie wiem jak to nazwać, nie podkładka, tylko pierścień, o właśnie. Taki pierścień, który na szczęście wyciągnąłem jeszcze ze starego. Przy tym starym wydaje się to zdecydowanie solidniejsze, więc zastąpiłem. I już miał być koniec. I już kosa skręcona. A tu na koniec jeszcze niespodzianka. Rozwaliła mi się świeca. Mam w garażu gdzieś drugą, ale już po ciemku nie chce mi się szukać. Zresztą tu jest stara mieszanka, która już ma kilka miesięcy. Następnym razem przywiozę świeżego paliwa. Zrobię świeżą, bo skoro kosa po remoncie, to i przydałaby się świeża mieszanka. Po skręceniu elegancko wszystko chodzi, więc mam przekonanie, że będzie dobrze. Tak, podłożyłem jeszcze parę drewek przed chwilą. Ogólnie to wypaliłem, no jak widać, niecałe pudełko przez te 4 godziny, jak tu jestem. To mi się pomału dopali. Akurat będzie, żeby domyć rączki. A z tą kosą, no lubię taką dłubaninę, lubię mieć satysfakcję, jak coś finalnie uda się skręcić, więc mam nadzieję, że tak samo będzie i tu. Chociaż czasu i kosztów, co coraz mniej warta jest ta kosa. No ale zobaczymy. Okej, myję rączki i w sumie się żegnam. Do następnego razu.